Szykują się duże zmiany dla rodziców, którzy jesienią będą zostawiać swoje dzieci w żłobkach w Katowicach. Miasto znacząco podnosi ceny za pobyt dziecka w żłobku, ale jednocześnie wchodzi rządowy program dofinansowania opieki żłobkowej. W efekcie rodzice mają płacić mniej. Fatima Orlińska. Katowice znacząco podnoszą opłaty za żłobki. Obecnie rodzice płacą od 150 do 400 zł miesięcznie. Od października opłata wzrośnie aż do 1000 zł. Co ciekawe, w rzeczywistości rodzice finansowo zyskają. Wszystko dlatego, że jesienią wejdą w życie rządowe dopłaty do pobytu dziecka w żłobkach. Cały czas, od kilku lat obserwujemy stałe zainteresowanie rodziców żłobkami. Natomiast rządy, poszczególne rządy podejmują różnego rodzaju programy mające na celu wsparcie rodziców. W tej chwili taki program funkcjonuje. On też polega na dopłacaniu przez państwo do utrzymania dziecka w żłobku. Natomiast rząd obecny przyjął też bardzo szeroki program. W ramach wspomnianego programu rząd dopłaci do 1500 zł do pobytu jednego dziecka w żłobku. Dlatego Katowice zdecydowały, że od października nie będą już dopłacać prywatnym żłobkom 600 zł miesięcznie. Jest już przygotowany projekt uchwały od odejścia do tego, bo nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której prywatne jednostki jednak windowałyby ceny za pobyt swoich dzieci, właśnie po to, aby z dwóch różnych źródeł czerpać dofinansowanie na tą opiekę żłobkową. Bo i tak mimo likwidacji miejskich dopłat sumarycznie na tych rządowych mogą zyskać. Jest programem uczciwym dla każdego żłobka. Wcześniejsze programy, które nadal istnieją jak Maluch Plus, są to programy, które były dedykowane tylko nowym żłobkom. Co za tym idzie, żłobki, które już funkcjonują od wielu lat albo od jednego, dwóch roku, były gdzieś tam w gorszej sytuacji. Teraz wszyscy będą traktowani równo, a pieniądze z dopłat będą trafiać bezpośrednio na konto poszczególnych placówek, a nie do ręki rodziców. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach miejskich ma wynosić w tym roku ponad 2600 zł. Po wprowadzeniu rządowych dopłat rodzice w Katowicach zapłacą tylko za wyżywienie. Ceny w żłobkach prywatnych będą zależały od tego, jak ich właściciele podejdą do nowej sytuacji, również tej demograficznej, bo małych dzieci jest coraz mniej. Jednocześnie rośnie liczba miejsc w żłobkach miejskich. W Katowicach jest ich już ponad 1000.